Hej, czołem. Witam Was ponownie w plenerze. Fajne treningi można zrobić w plenerze, także polecam. A dzisiaj sobie omówimy, jak szybko kopnąć z półobrotu po kopnięciu frontalnym, czyli po front kicku, szybko zrobić backside kick. Także lecimy, nie przedłużając. Słuchajcie, front kick pewnie już znacie, a jak nie znacie, to dam link w opisie, jak to się kopie. Możemy oczywiście trenować, kopiąc sobie tutaj w drzewo, nie ma problemu, tylko w jakiej formie zrobić to w ten sposób. Jak to zrobić i kiedy to stosujemy? Przede wszystkim, jeżeli chcemy to zastosować, tak? Wtedy ten front kick nie będzie taki potężny, żeby od razu przeciwnika przestawić i żeby iść do przodu, tylko nam chodzi o to w tym momencie, żeby się odbić od przeciwnika i główny nacisk położyć na kopnięcie z półobrotu. Jeżeli prawą nogą, to oczywiście celujemy w wątrobę przeciwnika, tak żeby go jak najszybciej wyeliminować. Dobra, i jak to zrobić? Tutaj to kopnięcie praktycznie jest odpychające i odbijające. Naszym zamiarem jest odbić się od przeciwnika. To nie jest kopnięcie z całej siły, chyba że widzimy, że leci na nas całym impetem. Wtedy możemy zrobić mocno i po tym kopnięciu od razu przygotowujemy się do backside kick, czyli jest tu uderzenie, odbiliśmy się i od razu stajemy praktycznie w tej pozycji. Jeszcze raz pokażę. Jest kopnięcie i po tym odbiciu się od razu stajemy praktycznie w tej pozycji tyłem do przeciwnika. Jesteśmy tutaj. Po kopnięciu jesteśmy bokiem, tak? Wystarczy zrobić ten ruch. Jesteśmy tyłem, obracamy się przez prawe ramię, cerujemy i idzie kopnięcie. No, mamy tutaj takie, a nie inne warunki, ale nie zawsze warunki będą idealne. Dlatego to jest właśnie to, słuchajcie, kopanie z półobrotu w samoobronie. Nie polecam, bo zawsze możecie trafić na podłoże, które nie będzie takie płaskie jak mata na zawodach. No ale można to zrobić. Nie polecam w półobrotu kopać w samoobronie, bo tak jak mówię, możecie gdzieś, ta noga może gdzieś ugrznąć, przewrócić się i wtedy leżycie i kwiczycie. I pokazujemy to ostatni raz. Pach, bach. Wątróbka. Bam, bam. Także na dzisiaj to wszystko. Jak się podobało, dajcie oczywiście łapę w górę. Namawiam do ćwiczeń w plenerze. Można się dotlenić. Przy okazji poobcować z przyrodą. I dobrze poćwiczyć, nie? Dajcie w komentarzu, co tam byście chcieli jeszcze zobaczyć. I będziemy to realizować. I oczywiście subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami. A na chwilę obecną dzięki. Cześć i czołem.